Szczęść Boże, krótka refleksja pod tytułem Zjednoczenie w miłości, miłości i miłości seksualnej. Dlatego Pan Bóg uzdalnia, powołuje małżonków sakramentalnych. Małżeństwo to jest po prostu wzajemny dar z siebie. I tak małżonkowie powinni od pierwszego dnia aż do ostatniego tu na ziemi patrzeć na swojego męża, żonę właśnie jako dar od Pana Boga i się cieszyć z niego i doceniać ten dar i też właśnie siebie traktować jako ten dar dla drugiej osoby, tak żeby właśnie w małżeństwie była przede wszystkim ta miłość też ofiarna. I myślę, że jak małżonkowie w taki sposób na siebie patrzą, tak siebie traktują, po prostu codziennie nawzajem sobie siebie dają. Dają sobie miłość, nie wykorzystują nawzajem. Jest to, można powiedzieć, w każdej sytuacji, w każdej sferze życia. I tu jest też bardzo ważne z Księgi Tobiasza, jak jest moment, można powiedzieć, zawarcia ślubu. Co Tobiasz mówi swojej nowo poślubionej żonie, i to mówi przed ich nocą poślubną. Mówi do niej tak, rozdział 8, wers 4. Stań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Więc tu jest bardzo piękne, że ten Tobiasz ma tą świadomość, że Pan Bóg musi być w małżeństwie, bo inaczej małżonkowie i małżeńskie problemy i różne sfery życia mogą być na tyle problematyczne, że będą nawzajem niszczące dla małżonków. Więc Pan Bóg musi być w małżeństwie również na pierwszym miejscu i z Niego musi to wszystko wypływać. Bo On właśnie stworzył człowieka, każdego człowieka, i On wie najlepiej, jak funkcjonuje i co mu najlepiej potrzeba. Więc Pan Bóg musi być w małżeństwie, żeby to małżeństwo właśnie przetrwało, ocalało, jak to określił Tobiasz. I potem też jest właśnie piękny cel, można powiedzieć, tego małżeństwa z jego perspektywy Tobiasza, gdzie oni się razem modlą, ale to w sumie Tobiasz prowadzi tą modlitwę. I w wersecie 7 on mówi tak: a teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla prawdziwego związku. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Innymi słowy można powiedzieć to, że on bierze tą właśnie swoją żonę jako tą, która jest jego obiektem miłości i chce po prostu ją kochać. No i też można powiedzieć, że chce być przez nią kochany, więc tu jest takie bardzo dla mnie to znamienne, że on właśnie też prosi Boga o to miłosierdzie i też można powiedzieć, że prosi o miłość, żeby Pan Bóg dał im miłość wzajemną, bo właśnie miłość jest od Pana Boga. Tylko Pan Bóg może nam dać miłość, żeby kochać drugiego człowieka, a jest to bardzo ważne w małżeństwie, żeby było małżeństwo i później rodzina, która się kocha. Bo bardzo jest to nawet
przykre, jak się widzi, że jest jakieś małżeństwo i rodzina, gdzie nie ma miłości, gdzie się nie kochają. Więc to jest bardzo przykre i nie do tego Pan Bóg powołuje małżeństwa, rodzinę. Małżeństwa, rodziny mają właśnie być miejscem, gdzie jest ta miłość, gdzie się ludzie wzajemnie kochają. Także żony są kochane, mężowie są kochani, dzieci są kochani. Bo inaczej jaki ma sens małżeństwo, rodzina, jeżeli w niej by byli właśnie ci, którzy są niekochani. Żona niekochana przez męża, mąż niekochany przez żonę, dzieci niekochane przez rodziców. To jest po prostu sam dramat i wręcz rozpacz, jeżeli jest takie małżeństwo, taka rodzina. Więc tu chodzi, żeby właśnie też zwłaszcza małżonkowie modlili się do Pana Boga, żeby właśnie dawał im tą miłość wzajemną. Bo jeżeli nie będziemy prosić o miłość, no to my tej miłości będziemy mieć bardzo mało albo prawie wcale. A tylko ten, kto kocha i czuje się kochany, no to on jest w tym momencie szczęśliwy w małżeństwie. Więc myślę, że żona codziennie powinna prosić Pana Boga o miłość do swojego męża i mąż powinien codziennie Pana Boga prosić o miłość do swojej żony. I potem na drugim miejscu też oni jako rodzice powinni prosić Pana Boga o miłość do swoich dzieci. I dzieci też powinny prosić Pana Boga o miłość do swoich rodziców i do siebie nawzajem jako rodzeństwo. Więc tu właśnie chodzi, żeby być zjednoczonymi w miłości Bożej, zjednoczonymi z Panem Bogiem, który jest miłością. I też być zjednoczonymi właśnie w miłości ludzkiej między małżonkami, między członkami rodziny, żeby to właśnie było zjednoczenie w tej miłości ludzkiej i małżonkowie też w miłości seksualnej. Ponieważ może być też takie podejście wykorzystujące po prostu i też egoistyczne. Na przykład mężczyzna chce kobietę nawet właśnie w związku sakramentalnym tak naprawdę wykorzystać, a jego podejście jest takie, że traktuje swoją żonę jako w sumie przedmiot. A on ma w głowie takie podejście, że będzie to akt seksualny jak zagranie meczu. Ale nieraz może być też tak, że kobieta ma podejście takie wykorzystujące swojego męża i jego po prostu chce wykorzystać do tego, żeby ona na przykład symbolicznie można powiedzieć była jak bohaterka sztuki teatralnej, ale no ona w ogóle w tym momencie nie kocha swojego męża, a po prostu chce dla siebie jakby takie coś przez męża zdobyć i jakby bez patrzenia na męża. Jeden ksiądz też nawet w internecie mówi, że w rozmowach z kobietami one nieraz, a może i często, skarżą się, że one po prostu są jakby gwałcone przez swoich mężów. Więc bardzo współczuję tym kobietom i jest to bardzo przykre. I właśnie tylko Pan Bóg może zmienić takiego mężczyznę, takiego męża, żeby w taki sposób żonę nie traktował. Ale myślę, że kobiety też mogą właśnie wykorzystywać mężczyzn, żony swoich mężów. Ale jest to zaprzeczenie miłości, więc trzeba prosić Pana Boga właśnie o miłość
małżeństwie codziennie, tak żeby właśnie ten akt miłości seksualnej rzeczywiście był aktem miłości seksualnej, a nie tylko aktem seksualnym. Żeby właśnie ta miłość seksualna wynikała ze wzajemnej miłości i by była wyrażeniem tej wzajemnej miłości również na tym podłożu seksualnym, żeby potem też dzieci były właśnie rzeczywiście owocami miłości, żeby były chciane, kochane, bo też już nauka jest tak zaawansowana i różne badania dowodzą, że w życiu prenatalnym dziecko już potrafi czuć, czy jest dzieckiem już chcianym, kochanym. I też po tych pierwszych miesiącach też już dziecko to może bez problemu wyczuć, więc to jest sfera bardzo ważna, żeby właśnie były małżeństwa, które się rzeczywiście wzajemnie kochają i też już kochają, można powiedzieć, to przyszłe dziecko, co ma przyjść na świat. Bo każde dziecko to też jest po prostu od Stwórcy. Jakby Pan Bóg nie dał tchnienia życia dziecku, no to małżonkowie nic by nie mogli zrobić, żeby ich dziecko żyło, więc to też właśnie bardzo ważne jest, żeby małżonkowie patrzyli na to dziecko jako dar Pana Boga, który rzeczywiście utalnia też, to można powiedzieć, dziecko do życia, bo właśnie ma to życie, tchnienie życia od Pana Boga. To dzięki Bogu żyje, to dziecko bije jego serce. I właśnie o to chodzi, żeby były małżeństwa i rodziny, które się kochają, bo wtedy by nie było rozwodów, nie byłoby domów dziecka, nie byłoby różnych innych tragedii, traum, czy nawet po prostu samobójstw. Więc prośmy każdego dnia o miłość, zwłaszcza małżonkowie niech proszą o miłość od Pana Boga dla siebie nawzajem i dla dzieci. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Tobie, Boże i Maryjo. Amen.